Moja, bardzo mi miło zobaczyć się na Party Fashion Night. W tym roku zmieniliśmy nazwę. I mam takie kolejne pytanie dotyczące mody, impreza też modowa, ale właśnie zanim ono padnie, to muszę Cię poprosić o to, żebyś mi powiedziała, co jesteś dzisiaj ubrana? Polscy projektanci, Klaudia Markiewicz, asecik od polskich projektantów jest, więc... Ale miałaś coś takiego, że na czymś Ci zależało? Powiem dlaczego, bo ja mam takie wrażenie, że jak Maja Chyrze pojawia się na imprezie, to ona ma zawsze taki zamysł, żeby o tym jednak mówiono, że to musi być kolorowe, że to musi być coś, czego my długo nie zapomnimy. Wiesz co, no na pewno wszystkim nam zależy, bo to nie tylko ja jestem, to jest cały mój team, który tutaj pracuje nad moim wizerunkiem. Zależy nam, żebym była jakaś, żebym nie zniknęła wśród wielu stylizacji, tylko żeby się wyróżnić, no bo to też o to chodzi, żeby trochę się bawić tą modą. I ci ludzie, z którymi współpracuję, no dają mi takiej dużej odwagi, bo powiem Ci, jakbym tak pomyślała kilka lat temu, czy bym założyła takie futro, dosyć odważne, widoczne już z daleka, no nie wiem, chyba bym nie założyła, ale to też może i z wiekiem. Wszystko ma swój czas. Tak, dokładnie. Mam takie wrażenie, że dużo właśnie mówimy o Tobie w kontekście mody, dużo też w kontekście rodzicielstwa, co też jest cudowne, byłaś na okładce Viva Mama, pamiętamy ten wywiad i te zdjęcia, a ja bo tak sobie bardzo bym marzył, żebyśmy jeszcze więcej mówili o Tobie w kontekście muzyki. Na jakim etapie są takie prace, żebyśmy mieli pełny album, pełną trasę, wszystko to, co kochasz najbardziej? Pełny album, jeszcze chwila, natomiast jeżeli chodzi o utwory, o single, to cały czas prężnie pracujemy nad tym. Chcemy spróbować swoich sił w Eurowizji, chcemy startować do preselekcji, więc... Piosenka wybrana, bo tam zgłoszenia już można wysyłać. Można wysyłać, my kończymy utwór. Po angielsku? Będzie po angielsku, będzie z przytupem, mamy nadzieję, że to też okaże się hit radiowy, więc na tym skupiamy się teraz przede wszystkim. No i święta, tak? Więc dużo, dużo kolęd, dużo koncertów takich świątecznych. To ja skupię się na święta i po świętach, żeby ta Eurowizja Ci wyszła, bo to cudowny zawsze przygoda i fajny projekt. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie.